kierownikiem, to znaczy kierowcą dzisiejszej wycieczki jest Daniel Baran. Cały dzień zadawaliśmy sobie pytanie, czy to on poprowadzi nas do zwycięstwa nad Ukrainą. Czy trener Bogusław Saganowski okaże się chociaż w połowie skutecznym prorokiem? W środę przed meczem Legii z Molde mówił tak. Mam nadzieję, że Marek wchodząc z ławki strzeli tą ważną bramkę, a ja strzelę jutro tą ważną bramkę. Wiemy już, że Marek Saganowski bramki nie strzelił. A jak drużyna Bogusława spisywała się na piasku? Zaczęło się nerwowo, szybko straciliśmy bramkę, ale patrząc na to, jaka była odpowiedź Witolda Ziobera, nie było powodów, żeby się zbytnio przejmować. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, co na swoim Twitterze napisał będący ostatnio w bardzo dobrej formie piłkarz Legii Warszawa Jakub Rzeźniczak. Cytuję, Ziober co bramkę strzelił, to nie mam pytań. No cóż, my w zasadzie mieliśmy jedno, kto strzeli następną. To jeszcze raz przypomnijmy jedną wypowiedź z wczoraj. A ja strzelę jutro tą ważną bramkę. Panie trenerze, to była bardzo ważna bramka. No a trzeciego gola dołożył dzisiejszy kierowca Daniel Baran, którego występ przed naszą kamerą został brutalnie przerwany. Super, że strzeliłem tą bramkę. Zapracowano ją cały zespół, nie tylko ja. I mam nadzieję, że w przyszłym meczu... Teraz wracam. Patrząc na te obrazki, dochodzimy do wniosku, że nie będziemy wyciągać żadnych konsekwencji wobec Tomasza Iwana. Po meczu czas na całkiem ciekawą formę odnowy. A po kąpieli można wznieść zasłużony toast. Uwaga! Wyjmujemy! Zawsze przyjemnie jest się ochłodzić w morzu, to podwójna przyjemność wtedy, kiedy wygrywa się mecz. Tak dzisiaj właśnie zrobili Polacy. Pokonali Ukrainę 3-1 w pierwszym meczu superfinału Europejskiej Ligi Beach Soccera i już w piątek czeka ich kolejne ważne spotkanie z Portugalią. Jak sobie poradzą? Zobaczymy, czekamy i trzymamy kciuki, oczywiście gratulujemy.